TVG9 w świecie zwierząt realnych i wirtualnych. Kilka lat temu wielką sensację wzbudziła sprawa rumuńskich przedsiębiorców, którzy otrzymali 500 tysięcy euro unijnych dotacji na krowy, no, które były tylko i wyłącznie występowały w komputerowej, w internetowej grze Farmville. No tutaj brzydko, tak w cudzysłowie, ta nazwa przedsiębiorcy jest. Poza tym mowa o wyłudzeniu. Czy to było wyłudzenie? No, śmiem tutaj kwestionować to określenie, ponieważ kiedy rumuńskie władze odkryły, że to są krowy z Farmville, wstrzymały dotacje, natomiast no, nie mieli podstaw, żeby założyć sprawę sądową przeciwko tym rumuńskim przedsiębiorcom. Mało tego, to właśnie ci przedsiębiorcy odwołali się do sądu, no, twierdząc, i moim zdaniem słusznie, a o tym za chwilę, że dotacje przysługują na wszelkiego rodzaju krowy, także te z Farmville. Nie wiem, jak się zakończyła ta sprawa, ale chciałbym przy okazji no, powiedzieć coś o swoich kozach. Otóż zostałem zmuszony do rejestracji i zakolczykowania moich kóz, chociaż podnosiłem zarówno u powiatowego lekarza weterynarii i u wojewódzkiego lekarza weterynarii i później w sądzie administracyjnym, podnosiłem to, że nie jestem zarejestrowany jako producent rolny, nie pobieram dotacji, no hoduję tak jakby hobbystycznie te kozy. Te argumenty nie przekonały ani lekarza weterynarii, inspektoratu weterynarii, ani sądu administracyjnego. No, oni stwierdzili, a ja w ogóle nawet rolnikiem nie, oficjalnie nie byłem, ponieważ no, kiedy chciałem się ubezpieczyć w KRUS-ie tam parę lat temu, to odmówiono mi takiej rejestracji. Mimo to i lekarz weterynarii i sąd administracyjny stwierdzili, że no, każda koza, każde zwierzę przynależące do gatunku koza musi być zarejestrowane i zakolczykowane i każde jest zwierzęciem gospodarskim, obojętnie czy ktoś je trzyma na balkonie, obojętnie jaki jest cel hodowania takiego zwierzęcia. Ktoś może trzymać właśnie na balkonie, czy w łazience, czy w ogródku sobie kózkę jedną. Też jest zobowiązany do zarejestrowania stada i zakolczykowania. Nie ma w ogóle zmiłuj. I tutaj się do gier internetowych, do Farmville nikt nie odniósł w tych właśnie pismach, które otrzymywałem w decyzjach i postanowieniach sądu. Natomiast można wywnioskować, że takie zwierzęta, chociaż zupełnie wirtualne, takiemu obowiązkowi rejestracji podlegają. Także no, można powiedzieć, że ci przedsiębiorcy po prostu w swoim własnym internecie, obawiając się sankcji, bo tutaj są sankcje duże, ja tam otrzymałem mandat, ale potem jeszcze grożono mi grzywnami, bardzo wysokimi grzywnami w celu przymuszenia,
Także no, może na wszelki wypadek należy rejestrować też takie zwierzęta z Farmville. A z tym obowiązkiem rejestracji wiąże się prawo do otrzymania dotacji. Bo tam przy tych kozach czy zwierzętach w Farmville trzeba wykonywać pewne czynności. No są to czynności wykonywane wirtualnie, ale powiedzmy sobie szczerze, te całe rolnictwo unijne, jak to tu ludzie mówią, też jest wirtualne. Po prostu ludzie nie kierują się żadnym tam rachunkiem ekonomicznym, tylko wykonują określone czynności pod łunię. No i z tym obowiązkiem łączy się prawo do dotacji. I bardzo słusznie ci rolnicy, przedsiębiorcy z Farmville wystąpili o te dotacje i niesłusznie im je odebrano. No bo z tego co wiem, przeciwko nim żadnej sprawy nie było. Nie wiem się, jak zakończyła się ich sprawa, jak rumuński sąd na to zareagował. No pewnie oczywiście odrzucono ich skargę. No nie wiem, czy im nie kazano jeszcze zwracać tych 500 tysięcy euro. Ale no świetne zagranie. Podejrzewam, że to ci Rumuni to prale romale byli. I kurde, szacun mój za to. Uważam, że sąd powinien, jeśli byłby uczciwy i konsekwentny, powinien im przyznać rację.